Siema, jestem na Rylu i witam was w pierwszym odcinku z nowej serii na moim kanale. A mianowicie, jaka to będzie seria? Będzie to seria kariera zawodnikiem to będzie. I mianowicie to jest właśnie nasz zawodnik, który będzie grać w innym klubie niż dotychczas grał. To jest Thiago, oczywiście Thiago. Thiago Alcantara. Jak wiemy wszyscy, grał on w Barcelonie jeszcze niedawno, ale niedawno odszedł do Bayernu Monachium za kwotę 25 milionów. I ja zdecydowałem się nagrać właśnie karierę właśnie tym zawodnikiem. No i już widać, mamy już pierwszy mecz. Tutaj już macie akcja, taka klepka była między naszym zawodnikiem a kolegą z Bayernu Monachium. I oto nasz zawodnik zdobywa bramkę w 9 minucie tego spotkania towarzyskiego. A i teraz 42 minuta. Thiago się rozpędza, uderza i mamy bramkę na 2-0. I takim wynikiem zakończył się ten mecz. Jak możecie zobaczyć, mam numer 12, czyli bardzo podobny numer niż co Thiago miał wtedy w Barcelonie, ponieważ Thiago w Barcelonie miał numer 11, a teraz ma numer 12. I teraz mecz z Barceloną, ale jak niestety ja go nie zagram, ponieważ trener nie wystawił mnie do podstawowej 11. I tutaj na początku poprosił o wypożyczenie, ale jak już nie wystawił mnie trener, to nie chciał mnie zdjąć. A dostawałem takie słabe oferty, że to był po prostu szok. Najlepsza chyba oferta, która to była, to był jedynie Wolfsburg, ale jak wiemy, tam grać Diego i byłoby ciężko by mnie go pokonać, a tutaj w Bayernie jak tutaj dobrze się spisywałem się tam na początku. Trener w meczach towarzyskich do mnie dwóch zagrał 6, czyli dość sporo nawet. I byłem dość tak zadowolony, że nie chciałem już odchodzić z tego klubu, się zdecydowałem. Chciałem, żeby trener by mnie zdjąłby mnie jednak z tego wypożyczenia, ale nie do samego końca. Chciał mnie już tam wypożyczyć, nie chciał mnie zdjąć, bo 3 razy prosiłem, to dla mnie w końcu wystawił. Ale nie chciał mnie na początku wystawić, a potem nie chciał mnie za nic zdjąć. I teraz trener wystawił nas do meczu z Chelsea, ale nic się nie wydarzyło się właśnie w tym meczu. Wynik 0-0. Słaba średnia naszego zawodnika, 6-4 to bardzo słabo. I tutaj bardzo byłem zadowolony, jak się dowiedziałem, że trener dał mi zadebiutować w pierwszym meczu ligowym. No, byłem po prostu w niebo wzięty. I teraz nadszedł czas, żeby się zaprezentować w lidze. I już mamy pierwszą akcję teraz na naszej drużynie. Widać, że tutaj przyczyniłem się do już tej akcji, podając do zawodnika, który asystował przy tej bramce. I wynik meczowy to 1-0. Średnia naszego zawodnika to 6-7. Trener postawił nam cel, żeby mieć tam średnią 6-0, żeby nie mieć tam gorzej w ogóle. No to i tak nam słaby nam cele nam postawili. I widać, że nasz zawodnik się już rozwinął. Czyli dobrze idzie na razie nam ta kariera w Bayernie Monachium. Myślałem, że będę bardziej tak zmiennikiem, a trener daje mi grać w tym składzie jednak. Już drugi mecz, no to nieźle w ogóle. I teraz asysta mojego zawodnika. Wynika i no widać, ten duet jest niesamowity. Javi Martinez i Thiago, dwaj koledzy z reprezentacji, no to widać, że muszą się dobrze się dogadywać, jak widać. Co potwierdziła właśnie ta akcja. No i wygrywamy ten mecz 1-0, średnia bardzo wysoka. Bardzo dobrze mi się grało w tym meczu, byłem aktywny w ogóle, no i dobra średnia dzięki temu mi wypadła. I teraz mecz z Mainz nas czeka. Jeszcze tutaj coś zapiszę akurat grę jeszcze, tylko przed tym, żeby mi się nie skraszowała FIFA czasem, ponieważ rzadko mi się kraszuje, ale mi się kraszuje czasami. No i w strojach domowych gramy. No to gramy. I tutaj pierwsza akcja w 45 minucie, bardzo ładne zagranie do naszego zawodnika, no i Thiago popisał się fenomenalną asystą do Mario Mandzukicia. No, widać, że w tym meczu też widać, że byłem dość aktywny. Bardzo dobrze mi się grało w ogóle.
według mnie chyba najmniej widoczny, tam gdzie mój najsłabszy mecz, to wtedy był chyba mecz Chelsea jedynie. Ale teraz druga asysta naszego zawodnika i Mario Gomez wpisuje się na listę strzelców i wygrywamy ten mecz 2-0. Koniec meczu. Średnia bardzo wysoka. Byłem zaskoczony tymi średnimi, co w ogóle mi tak wychodzą, bo byłem bardzo w ogóle zaskoczony. Spodziewałem się tak średni, nie wiem, 7-0 tak taki by zaakcelować, albo 8-0. A to widać, że dotąd same dobre średnie praktycznie mi lądują na moim koncie. No i teraz ostatni mecz ze Stuttgartem, który zremisowaliśmy 1-1 na symulacji. No i co? To będzie koniec już tego odcinka. Dzięki za uwagę. No i cześć.